Popek i jego niezwykła zdolność do odrodzenia się jak Feniks z popiołów zrobiła wrażenie nawet na grupie owczarków spod Przytyka. Kto by pomyślał, że afera zofilska zostanie zapomniana równie szybko jak imię nowonarodzonego chomika. Kiedy wybuchła cała sprawa z panem Piesełem, wielu myślało, że to koniec Pawła. Ale nie. Popek wraca silniejszy niż kiedykolwiek, jakby wyciągnięty prosto z królestwa umysłowej biedy. Witam w kolejnym odcinku z serii Hity Polskiego Internetu. Ja nazywam się BorbobTV, oglądacie Państwo BorbobTV i witam na kanale BorbobTV. Dzisiaj weźmiemy na celownik pana Monstera, który zdaje się powrócić do świata żywych. Proszę o zostawienie łapki w górę pod tym filmem, gdyż sprawa jest niezwykle istotna i niezwykle poważna. Serdecznie zapraszam do oglądania. Mikola ma piękne psy cóżki, Karmelowi podoba się Nikola. 27 lutego, po dość długiej przerwie, Paweł opublikował wpis na Facebooku, z którego jasno wynika, że walka trwa. Walka trwa, nawet jak przegrywam. Trzymajcie za mnie kciuki. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Koniec cytatu. No cóż. Faktem jest, że walka z samym sobą to najcięższe z uniwersów. W końcu, kto jak nie my, znamy najbardziej swoje wszystkie chwyty, słabości czy nawet zamiary. Pradawni wiadali, że w momencie, gdy pokonasz samego siebie, staje się niezwyciężony. Popek niestety poległ ze strachem, już nie mówiąc o używkach, które zrobiły z niego serek spod napletka. Kacper HTA, szerzej znany jako GTA Kacper, od początku wiedział, że lada moment wszyscy zapomną o całej akcji. Paweł nawet obiecał jakąś karmę pedigree dla pokrzywdzonego czworonoga, czym zachwycił samego Snoop Dogga. Nawet widownia pod wpisem dała jasno do zrozumienia, że każdy jest człowiekiem i dadzą Pawłowi jeszcze jedną, 48 szansę. Gówno z lasu coraz to bardziej dawało o sobie znać, gdy ten ponownie zaczął promować federację Gromdy. Ci, jak wiadomo, wydalili ziomala ze swojej paczki i zwyzywali od bambików. Z tym dniem i z tymi godzinami wrzucenia tego filmiku Popek już przestał być w Gromdzie. Pójście tylko na najnowszy wpis na Instagramie. Ponownie cytuję. Zawsze walka do końca. Brakuje mi tej adrenaliny, dlatego dzisiaj nie ma innej opcji jak zobaczyć Galen Gromda. Same skurwiele i dobrzy goście. Jeszcze tam wrócę. Koniec cytatu. Zachodzi pytanie, czy aby na pewno wpis został udostępniony spontanicznie, czy został zaplanowany wraz z włodarstwem? Ciul wie, możliwe, że siedzieli i kombinowali z włodarzami federacji, jak to zrobić, żeby Paweł ponownie wrócił na scenę. A może po prostu chciał podlizać się chłopakom biorącym udział w całej zabawie, żeby tak przypadkowo nie najpali mu kopów gdzieś przy czepaku. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. Jakiś czas temu do sieci wleciała informacja, jakoby Paweł siedział w zakładzie psychiatrycznym gdzieś w Zapiździu Dolnym. Wszystko się potwierdziło, gdy jeden z jego ziomeczków towarzyszył Monsterowi podczas przysiadki. Heca nie miała mieć początku ni też końca, gdy ten bez zgody rapera zaczął go nagrywać. Z relacji przystojniaczka miało wynikać, że raczej propsuje Pawła za luźny styl bycia i najchętniej to wspólnie postykałby się z nim końcówkami. Tu patrz, jaki zbieg okoliczności, mordo. Już się przeprowadziłem do Popka, Popek jest na spacerze, bo ja jeszcze nie mam zgody, także jesteśmy na jednej sali. Także co? Bierzemy Piotkę, koksu, dwie kurwy i jedziemy. Ja to kurwa popusiowi zazdroszczę. Leży sobie, odpoczywa. Problemów wiadro. Pewnie kurwa ze trzy wiadra, takie jak moich problemów. I leży i ma wyjebane. Podziwiam gościa bez kitu. Kto wie, może nawet wleci wspólny album pod nazwą Szpitalna Gorączka albo Pobyt na oddziale 404. W końcu, gdzie indziej mógłby znaleźć taką inspirację? Ale to jeszcze nie koniec mrożącej digidongi w dupie historii. Przebywający dotychczas razem z Popkiem na jednej sali w szpitalu psychiatrycznym mężczyzna twierdzi, że Paweł zachował się niehonorowo i na niego doniósł. Na domiar złego, Mirabelka, jak się okazało, nie tylko nagrywała, ale również miała swoje 5 minut sławy już ponad rok temu w jednym z emitowanych programów na stacji SK. Ziomek miał na sobie koszulkę jebać kapusi autorstwa samego Ciągmana. Spójrzcie tylko na nagranie sprzed kilku dekad. Widać, że panowie niejednego wąsa spalili i niejednego klapsa w pupę wzajemnie dali. Ram pam 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 pam. Kurwa, kochane dzieci, jesteśmy na planie klipu. Macie pierwsze po 2 latka, nie bądźcie naiwni, nie miejcie marzeń. Czytał Janusz Weiss. Wracając. Wszystko to doprowadziło do zmiany narracji ze strony współpacjenta Popka.
teraz nie ma dla niego litości, a życzy mu wszystkiego, co najgorsze. Dlaczego? Bo jak się okazuje, ten mały incydent z nagrywaniem może przynieść poważne kłopoty prawne. To już nie tylko thriller, ale i dramat psychologiczny. Kto by pomyślał, że szpitalna opowieść może mieć aż tyle zwrotów akcji? Komentuje z niedowierzaniem inny pacjent. Pompkę, ty arty, kurwo jebana, chciałeś dobry ziółko jarać, to ci załatwiłem, a zrobili ci testy i obstrałeś zbroję, bo byś nie dostał ośrodku w czarnym lesie. To musiałeś się na mnie rozjebać. Wiesz, że mam od chuj wyroków, to jeszcze jeden mi chciałeś dojebać? Taka gwiazda jesteś, to ja się bujałem na twoim fejmie, czy ty na moim? Kto kogo chciał bronić? Kto w 2017 roku cię ganiał i chciał ci rozjebać łeb? Dla mnie jesteś pompkę, pozer, żaden monster. Rozpowszechniony w internecie prywatny materiał filmowy nagrany wiele, wiele lat temu i udostępniony publicznie w sposób podstępny przez osoby bezsprzecznie nam nieżyczliwe i zarazem szukające dla siebie naszym kosztem taniej sensacji i wątpliwej popularności stanowi dla Pawła potworny i niemal śmiertelny cios. Tłumaczy partnerka Pawła, choć trudno powstrzymać się przed śmiechem na widok tego dramatycznego monologu. Czytamy dalej. W związku z obecną w mediach społecznościowych falą rozlewającego się hejtu względem mego partnera i ojca naszych małoletnich dzieci, Pawła Mikołaju, pseudonim Popek, w czasie kiedy pozostaje on w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, walcząc z ciężką chorobą alkoholową i uzależnieniem od innych używek, apeluję i jednocześnie proszę o wstrzemięźliwość w ferowaniu wszelkich wyroków wobec jego osoby. Koniec cytatu. Z tego miejsca odsyłam was do odcinka o Jarosławie Kaczyńskim. Tutaj macie adnotację. Bawcie się razem z nami. Pamiętajmy.